Cześć wszystkim, znowu poziom 7, dalszy ciąg Amayui. Dobra, szczęśnik nie chce z nami już gadać. Dobra, mamy dwie miejscówki. Mamy to tutaj i mamy to tutaj. To wiem, co to jest. Więc to chyba też pamiętam, co to jest. Harpuła tiny. Dobra, chcemy tutaj pójść. Dwadzieścia przeciwników pokonać. Okej. Dobra. To kogo bierzemy do roboty? Musimy się rozdzielić. I tak. Chyba tak. Avaro z Fio pójdą w tamtą stronę. Tak. Ty też. Natomiast kotołaki nasze pójdą tutaj. Tak. Cofnij. Co miałem na myśli, pójdą tam i będziesz łapał wszystko, co ci wejdzie w ręce. Musimy więcej capture rope zrobić, ponieważ tak, chcemy dużo rzeczy łapać. No i dobra, jedziemy. Tutaj jest jeszcze jeden skarb, który będziemy chcieli zgarnąć. Dobra. A nie, dobrze. Ior ma odporność na ten. Na pioruny. Co najwyżej może cię zauroczyć. Co by nie było dobrze. Okej, dobra. One mają chyba charm. Tak, charm 1. Na szczęście nie weszło. Dobra. Avarofia. Ty, podejdź tutaj. Właśnie. Dobra, przywal temu czemuś. To jest Yuichiri. Chcemy to skasować. Nie tylko chcemy to skasować wielokrotnie. Możesz strzelać. Czego się to boi? Niczego się to nie boi. Thunder się boi. Więc jak staniesz tutaj i potem będziesz strzelała z Effing Bow, to będzie dobry pomysł. Tak. Wy natomiast możesz ją zniszczyć. Możesz. Okej, przydałaby się Księga Ognia do tego. Dobra, oberwiesz trochę w odpowiedzi. A co jeżeli ty ją zniszczysz? Zadajesz ile obrażeń? 12 razy 2. Czyli niewystarczająco, żeby ją ściągnąć. Ona atakuje trzykrotnie. Dobra, to może ją skasujmy po prostu. Tak, atakując zwykłym cleaverem mamy więcej ataku, więc... Tak, to robi różnicę. Jeszcze raz, 12 razy 2, 24. Ior, masz dużą szansę krytów, ale również dużą szansę spudłowania. Dobra, po prostu to rozwal. Dobra, Feather. To chcemy pofarmić sobie przy najbliższej okazji. Mikiu, przesuń się tutaj. A ty tutaj. Dobra.
Nic jej nie zrobisz, broń się. Dobra, ty teraz już swój effing bow. Tak, to wygląda dużo lepiej. Trzy ataki. Właśnie, volley. Skill. Volley. Dobra, czego się pozbędziemy? Może light sphere na razie nam nie jest potrzebny. Volley. 4 SP, siła plus 3, agility minus 1. Czy to nam zmniejszy liczbę ataków? Nie. Ale dużo zwiększa nam obrażenia. Dobra. Dobra, Fia, zniszcz to. Tak lepiej. Bend branch. Nie o to nam chodziło. Yuichi ma jeden bardzo rzadki... Oj, sorry. Nie chciałem tego zrobić. Yuichi ma jeden bardzo rzadki drop, na którym nam zależy. Dobra. Też szybko się broń. Generalnie nie chcę... Nie chciałem tego zrobić. Tak, Yuichi ma jeden bardzo rzadki drop, który chcemy zdobyć. Oczywiście nie dropnął tego za pierwszym razem, pewnie będziemy musieli troszkę jaj pofarmić, żeby to zdobyć. Dobra, Mikiu, chodź tutaj. A ty, Avaro, zniszcz to. Fajnie zniszczyć tego za pierwszym razem, ale okej. Dobra. No i dobra, i tak. Pofarmimy sobie tutaj trochę, bo nawet mamy misję na to, żeby pofarmić. Dobra. Dużo Undyne'ów idzie. Dobra. Możesz się tym zająć? Możesz się tym świetnie zająć. Możesz nawet to zgnieść. Dobra, tylko ty jak będziesz tutaj, to Fia raz, dwa, trzy tutaj może się przemieścić. Dobra, i nadal mieć ochronę przed Yuichim. Dobra, to... Wmieć to w ziemię. Tak, tam do coś też chyba przydaje się farmić, ale nie pamiętam do czego. Dobra, Ior. Dobra. Tutaj stań. A ty idź w tamtym kierunku, a ty tutaj. No i dobra. Dobra, kontratakuj. Czy nam zabije go? Nie, nie zabije. Ale prawie zabije. Czy Yuichi może go dobić? Ma zasięg? Nie ma zasięgu, dobra. Dobra. Broń się, Fia. Wypierdzielać! Dobra. Dobra. Ty musisz się leczyć. Dobra, ty możesz to zniszczyć. Nie możesz. Chyba że zmienisz sobie księgę na kamienną. I teraz już możesz to zniszczyć. Super. Do dzieła. Super.
Nie najlepszy level up, Mikiu. Dobra. Za bardzo nie możesz nas zranić. Dobra, czy możemy to złapać? Dziewięć razy trzy. Możemy. Dobra, to złap. Dobra, ty sobie tutaj czekaj. Mikiu. Ty idź tutaj. Dobra, Awara tutaj troszkę pozbiera, a resztę koty pozbierają. Rzecz. Dobra, nie mamy tutaj nic z kamieniem, ale roślinki będą. Tutaj jest jeden Undyne. Będzie próbowała nas szarżować. Dobra. Mikiu, Mikiu. Twin Blizzard. Czy chcemy jej zostawić? Zostaw, bo tutaj... Tutaj jest spawny harpy, więc niedługo ona zostanie zaatakowana przez harpię, to może jej się przydać Twin Blizzard. Dobra, ty dalej czekaj tutaj na kolejne Yuichi. No, dokładnie o tym mówiłem. Mikiu, możesz paść od tego ataku. Czy jest coś, co może cię ochronić? Dobra, użyj Twin Blizzard, bo to może... Jednym atakiem tego ich nie zabije. Czy Stone Bullet ich... W sumie nie ma chyba potrzeby. I tak potrzebujemy dwóch ataków. Dobra, to użyj Stone Bullet. O, softcore, to też się chyba przydaje do czegoś. Okej. Okay. Straciliśmy Mikiu. Stała zauroczona. Dobra. Karino, Yuki, wracaj. Zniszcz to coś. O, super, zajęliśmy to miejsce. To nam ułatwi. Volley. Nadal nie to. Dobra. Ior. Szturmujemy to miejsce. Czy potrzebujesz... Spróbuj to złapać. Jesteś w stanie? Nie. Dobra, to po prostu zabij. Super. Dobra. Silver Feather, okej, okay, super. Do czegoś tego potrzebowaliśmy. A właśnie, zapomniałem cały czas powiedzieć. Ior ma taki skill cooking. Ior jest dosyć dobrym kucharzem. Potrafi po zabiciu kogoś 50% szansy, na, że zrobi sobie z niego potrawę, która przywraca mu 5% życia. Co jest przezabawne w niektórych sytuacjach.
bo to nie bierze pod uwagę, co właśnie Ior zabił. To cokolwiek potrafi Ior ugotować. Świetny skill. Dobra. Czy ty jesteś zagrożona? Niby tak, to drinknij sobie coś na odświeżenie i... No i dobra, no i jedziemy dalej. To ci dużo nie zrobi. No, Mikiyu wstała z nóg. Przydałaby ci się jakaś obrona. Mam shield ring. To coś zmieniło? Defense 8. A może Fortress? Tak, Fortress Ring. A co jeżeli tym by zaatakować? Niewiele zmieni, ponieważ problem jest taki, że on ma 3 ataki. To zawsze dużo nam odpowie. Mikiyu jednak nie jest najlepsza do tej roboty. Gdyby miała Księgę Ognia, to by to lepiej szło. Dobra, wyłączę animację, bo już trochę się ich naglądaliśmy. Okej, świetny blok tarczą. Dobra. Awaro, idź tutaj. A wy tutaj. Ty możesz w sumie się cofnąć. Mikiyu jest teraz podpalona. Wiecie co? Może zastanawiam się, czy chcemy się bawić z tymi harpiami. Te koty nie najlepiej się do nich nadają. Myślę, że po prostu to zdejmiemy, kiedy indziej się pobawimy z harpiami. Chociaż te pióra, które harpie dropują, też się przydają do jakichś rzeczy. Dobra. Mikiyu, aktywuj Finice. Możesz chodzić po wodzie. Super. Tworzysz nam tą skrzynię. No i dobra. Awaro może się wycofać, ponieważ ona potrafi atakować na dystans. Tego nie chcemy. Mikiyu, weź bandycki. To daje ci lockpick. Otwórz tą skrzynię. Reinforced shield. Okej. A, to możemy... To jest coś, co mieliśmy wyprodukować, ale zapomniałem. Czy to jest lepsze od... Zmniejsza nam agility i póki co nie daje. Trzeba to zabridować, żeby było lepsze. Dobra. Te Yuichi mogą się już przestać spełnić, ich jest chyba to ograniczona ilość. Dobra. Awaro poczeka, aż tutaj przejdą. Mikiyu, łyknij coś sobie, bo niedługo będziesz całą masę Undyne'ów mordować. Dobra. Mikiyu. Tak lepiej. Dobra, mamy już wszystko generalnie pod kontrolą. Już nic się nie może nam zespełnić na mapie. Ior jeszcze... Znaczy, nic czego nie zabijemy. To miałem na myśli. Dobra. Mikiyu.
przemieść się tutaj. Ior może się tutaj przemieścić. Mamy 100% kontroli. Dobra. Rzućmy sobie tutaj Hariniuki. No i generalnie czekamy, aż coś się pojawi. Jak coś się pojawi, to to szybko eliminujemy. I tak przez kolejne 15 tur. Tak, chyba takiej tamtej Yuichi już przestały się spełnić. Więc pomordujemy jeszcze trochę Undyne. Dobra, ciekawe, czy ona jest w stanie ich zabić samym Tomem. Bez używania many. Nie chcę zużywać potki many. Dobra, to chyba tyle. To nie było 20 przeciwników. Okej. Kiedyś to jeszcze wrócę i poprawię ten wynik. Na pewno będę kiedyś farmił te... te... harpie. Bo ich feather się często przydają. Dobra, co my tu mamy? Frozen Wing Bow. O! Super. Do tego potrzebowaliśmy tego Silver Feather. Fire Tome, Dry Plant Skin. Wiem, gdzie to można zdobyć. Okej. Chcemy marnować Soft Fur na te rzeczy. Chyba nie mamy i tak nic innego, więc... Dobra, zróbmy te. Dla samej FIA punktów. Blood of Revival. To jest wskrzeszajka. To zróbmy. No i dobra. Nie teraz, FIA. Mam jeszcze trochę czasu, to udajmy się do tamtego drugiego miejsca. Aż tam jest coś ciekawego. Mityczna bestia. Bzdura, Varo. Cokolwiek by to nie było, poradzimy sobie z tym. Ta bestia jest wrażliwa na Thunder, więc przyda się znowu nasz Effin Bow i atakuje fizycznie. Dobra, to jest ziemia. Okej. Ma atak obszarowy. Trzeba na to uważać. I to bardzo silny. Tak. Pewną rzeczą, która się coraz częściej będzie pojawiać, to są bossy, czy mini-bossy, które mają jakiś atak obszarowy bardzo silny. To zazwyczaj ma jakiś cooldown, więc zazwyczaj tak to działa, że walnie nam to, pozabije nam parę postaci, a potem musimy sobie jakoś radzić dalej sami. Dobra. Duszek. Siła 15. Chyba nie chcę stawiać Fii koło niego. Dobra, to może na razie się tak ustawmy. To jeszcze weźmy Iora. Masz łapanie, masz łapanie. Jesteś w stanie to złapać? Nie za bardzo. Ale jesteś w stanie to zabić, to zabij.
Dobra. O tym nie pomyślałem. Dobra, przeżyjesz to. Właśnie, duchy... Duchy mają teleportację, mogą przemieszczać się... Mogą przechodzić przez ściany. Zapomniałem o tym. Dobra, możesz go trochę poharatać. I teraz Ior wejdzie i dokończy robotę. Albo nie trafi. Albo trafi z nawiązką. Dobra, Ior tak to złapał. Tak go złapał, że aż się zatrzymał na ścianie przeciwnik. Dobra, ta bestia gdzieś tutaj jest. Właśnie nie pamiętam, czy poszła tutaj, czy tutaj. W każdym razie na pewno spróbujemy ją ubić. Dobra. Czy to boi się mrozu? Nie. To użyj swoich lepszych czarów. 12 razy 2. Teraz Fia. Ile to ma zasięg? 3. Właśnie. Czy to co ma lepsze obrażenia? O, Frozen Bow daje bonus do inteligencji oraz do hit, co jest w każdy sposób lepsze od Reinforced. Dobra. Gdzieś tam się to czai. Musimy uważać. Dobra. Ior, jesteś w stanie to złapać? Nie. Chyba, że ty to pacniesz. Dobra, pacnij to. Teraz Ior, łap to. O, chociaż może mu brakować jednego punktu obrażeń. Kurde. Nie, okej, okay, w sam raz. Może jeszcze dokończyć skrytem. Super. No okej. Okay. Dobra, tak. Zapiszmy i zapisujmy często. Tak, Fię ustawmy koło jej obrońcę. Mikiu. Weź Decoy. Chociaż nie. Bardziej chcemy, żeby ona tutaj była. A ty tutaj. A, ta bestia gdzieś tutaj się kręci. Dobra. Idę od południa, ale dobra. Na razie mnie bardziej interesuje ta bestia.
Moratteoko. Wyjdziemy tutaj, to czy się na nas rzuci, czy nie? Zobaczmy. Gdzieś tam łazi, ale kompletnie nie pamiętam, jak ona się tutaj przemieszcza. A, fajnie. O, tutaj jest. Dobra, zmiana planów. Dobra, ten gargulec mnie mniej przeraża. To jest problem z tym, że nie będziemy mieli wsparcia dla Fii. Dobra, zobaczmy, co on zrobi. Fia, masz wytę na Runnerling, więc już jesteś na maksa zrobiona. Dobra, na razie strzelajmy tak. O, Intimidate. To jest coś takiego, że ma szansę wejścia. Jeżeli wejdzie, to tak, 10% szansy powoduje, że przeciwnik przestaje atakować. Dobra, zobaczmy. Okej, dobra, zużył swój atak dystans, znaczy obszarowy. Dobra, czy możesz zabić go? Nie możesz zabić Abaro. No to uderzaj sobie do woli. Dobra, zróbmy małe przetasowanie. Ty spróbuj tutaj wejść. Mikiu, masz decoy, więc powinnaś przeżyć, cokolwiek się stanie. Dobra, chcemy ich troszkę podpompować. Mikiu, Fia. Dobra, ty chodź tutaj, będziesz bronił Fii. Ty poczekaj. Fia na razie dalej może go bombardować bezkarnie. Nie za dużo obrażeń, ale wystarczająco powinno być. Momencik. Czy on jest latający? Raczej nie jest latający. Więc NTR chyba raczej tu nic nie zrobi. Powinno go to sprowokować do ataku, bo on poza tym breath. Czy ma jeszcze jakiś atak dystansowy? Ma Quake. Okej. To chyba może tym zniszczyć Mikiu. Zobaczymy. Nie ma. Inteligencja 0. Nie. Dobra, zobaczymy. To niemiło z jego strony. Dobra, w sumie Mikiu jakby teraz zginęła, to by nie była najgorsza opcja. Będzie w dobrej pozycji ten smok. Dobra. Ten łucznik nam zepsuł tutaj. Zepsuł nam tutaj sytuację. Dobra. Jak to chcemy naprawić? Możemy poświęcić Mikiu. Czy możemy coś jeszcze zrobić? Nie chcę tutaj wchodzić. Chcę, żeby on mógł sobie podejść bez problemu. Musimy też to rozwalić.
Dobra. W każdym razie Mikyu musi się łyknąć. Okej, to nie zabija jej. Gdyby go troszkę pacnąć za 22 obrażenia i nie zabić. Dobra. To teraz Mikyu może to dokończyć. Dobra. Fia. Dalej nawalaj w to coś. Dobra. Więc teraz już... O, dostał chill. Więc dostaje obrażenia. Ma pralisz dodatkowo. Więc myślę, że tak, że... Teraz chyba wejdzie tutaj i zobaczymy, co zrobi. Dobra, idealnie. Dobra, Fia, teraz możesz zmienić swoją broń na effing bow. I teraz... Tak, dostaniesz... Dostaniesz na twarz jeden atak, ale... Dobra, wal. Dobra, i teraz kto najbardziej potrzebuje expa? Kariniuki? Avaro? Będziesz potrzebował dwóch ataków, on ci odda za 6 razy 2. Możemy to coś złapać? Erf 2. W sumie możemy, ale chyba przez dłuższy czas i tak się do niczego nie przyda. Ech. Po prostu to rozwal. Masz swój Veteran Ring? Masz... Dobra. Siedem hapeków. Okej, dobra. Jednak to złapiemy oraz Karyna dostanie doświadczenie. O, to był dobry level up. Rim Blood. Okej. Przydałby się nam Rim Claw. To potrzebujemy do jakiejś broni. I to ma dosyć małą szansę dropienia z tego smoka. Więc póki co pewnie raczej się nam nie trafi. Dobra. Ior, idź tutaj oczyścić. Mikyu. Możesz się przejść w tamtą stronę. Fia chyba poświęci turę, żeby poleczyć Avaro. Bo już sporo zużyliśmy tutaj potek. Masz healing breath. Sporo to zużyliśmy potek, a nie chcesz tak bardzo w to inwestować. Raior, dokończ biznes. No! Tak to się to robi. Dobra, co my tutaj mamy? Zobaczymy, co tu jeszcze jest dookoła. Ior, zajmij to. Avaro tutaj. Fia.
Dobra. Okej. Okay. Ja chyba zaraz tutaj przyjdzie pomóc tymi duchami. O, okej. Okay. Coś źle spojrzałem. Myślałem, że... A, Constitution 25. Spojrzałem tylko na obrażenia. Myślałem, że Karin Yuki sobie będzie dobrze z nimi radził. Dobra, zmień łuk na Frozen. A czy oni mają odporność na Ice? Nie mają. Dobra, mają ruch. 3. Raz, dwa, trzy. Tutaj cię nie dorwą. Super. Coś jeszcze cię atakuje. Aek, to ten łucznik. Tutaj broń się po prostu i takim nie zadasz żadnych obrażeń. Dobra, nie musimy tego oglądać. Dobra, ty sobie łyknij, bo te duchy mogą cię poharatać. I your... Okej, okay, tu nie ma przejścia, myślę, że tu będzie przejście. Dobra, nieważne. Możesz się tego pozbyć, dobra. Albo i nie. Dobra. Broń się. O, nawet nie mają dostępu do Fii. Chociaż nie, tamten chyba może zaatakować, jakby chciał Fii. Nie wiem, czemu nie atakują. Dobra, w każdym razie pora przejść do kontrataku. Mówiąc o kontrataku, mam na myśli Light Sphere zamiast Monster Capture. A czy Monster Capture tu zadziała? Zadziała. To połapmy sobie duchy. Super. Może się trochę cofnij. Zaprosisz je może trochę w tamtym kierunku. To będzie boleć. Dobra, nie powinienem tego robić, to był pomyłka. Dobra, złap go. Ciekawi mnie, jeżeli wystawię im tutaj Iora, to czy pokwapił się na Iora, żeby jego zaatakować? Ior ma odporność na Dark, to nie będzie go to bolało. Dobra, a ty masz bendyczki, super. Ma 10 shoes, okej. Okay. Dobra, physical za bardzo nic im nie porobi, to możesz się bronić. Ale przynajmniej nic ci nie zadadzą obrażeń. Dobra, Stone Bullet. Czy jak ci dam potkę, to czy jesteś w stanie to zabić? Tak.
Dobra, myślę, że na razie duchom podziękujemy. Może spróbujemy jeszcze tego złapać, ale nie jesteśmy w najlepszej sytuacji, żeby się z nimi póki co bawić. Dobra, Mikiu, przeszukaj tutaj. Czy tutaj coś okrytego jest? Okej, super. Ripped up study, okej. To jest fajne. Okej, Fiap będzie miał 1 HP. Okej, super. Nie jest z tego faktu zadowolona. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Dobra, ty przyjdź tutaj. Bo jeszcze mamy coś. Mamy jeszcze 3 kamienie do zebrania. Avaro, przyjdź się tutaj dookoła, poszukaj, czy jest coś do kopania. Dobra, 98%, więc gdzieś jest jeszcze jakieś ukryte pomieszczenie. Dobra, tutaj mam kamienie, super. Dobra, może tak. Mikiu, oddaj to Iorowi. O, tutaj super. 100%, dobra. Mining point. To już jest ostatni. Tak, to już wszystkie mining pointy. Więc tylko jeszcze tamto musimy zebrać. I to chyba wszystko. Dobra, no to spadamy. Knight Medal za pokonanie wszystkich przeciwników i 2000 złota. Super. I parę rzeczy, których nam brakowało. Dobra. Ten Knight Medal to jest to bardzo, o czym wychwalałem. Tak, to jest to, co daje 3 siły i 3 wytrzymałości. Pierwszy właśnie dostajemy z tego smoka, ale w przyszłości kilka z nich sobie będziemy również kupować u Diethelma, ponieważ Knight Medal jest super. Dobra, ty wydropiłaś Magician Shoes. I to się chyba kombuje z Tower Necklace. Z czymś się to kombuje. Ale chyba jeszcze nie mamy tego przedmiotu. Dostajemy link, że dla maga, który chyba zwiększa mu HP. Dobra, czy coś jeszcze możemy zbudować? Black Steel Plate. To niby byłby upgrade dla Varo, nie wiem. I Reinforced Shield. Yes. Dobra. A Varo. Technomancer Armor. Z jakiegoś powodu tego nie... Nie wykwipowałem. Ok, to trzymaj. A to Black Steel Plate nie jest lepszy dla ciebie. Czy ty masz coś? Nie. Czy jest jakiś set na Black Steel? Nie. Myślałem, że jest jakiś set. Dobra, z tymi butami chyba jest jakiś set. Będę musiał poszukać. Że je daje jakąś ciekawą zdolność. No dobra. To na razie tyle.
przyszłym odcinku zobaczymy, co Fia ma nam do powiedzenia, a poza tym w międzyczasie pofarmię trochę matsów, poodwiedzam parę miejscówek, gdzie coś przegapiliśmy. No i jak wrócę, będziemy w pełni sił, żeby dalej kontynuować fabułę. Dobra, a póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!